Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta florkiewicz Borkowska, pani Flobo. Pytacie często, jak udostępnić innym naszą lekcję. W związku z tym chciałam wam to pokazać. Gdy jesteśmy zalogowani na naszym koncie w Nirpodzie, gdy jesteśmy na stronie z moją biblioteką, to i widzimy utworzone przez nas lekcje, czy też interaktywne filmy, to Najeżdżamy kursorem na tą lekcję, którą chcielibyśmy udostępnić dalej. Gdy na nią najeżdżamy, ona się tak podświetla na szaro i mamy te trzy tryby y, lub dwa tryby uaktywniania lekcji, i w prawym górnym rogu mamy takie trzy kropki. Słuchajcie, naciskamy na te trzy kropki, i te trzy kropki dają nam dużo różnych możliwości. Możemy usunąć Tą prezentację, tą lekcję, ten film, możemy po wejść do raportów, możemy eksportować całą naszą prezentację do PDF-u, możemy ją dodać do szkolnej biblioteki, do folderu. Niektóre z tych funkcji w wersji podstawowej są ograniczone. Możemy również duplikować, czyli zrobić kopię tej lekcji, może chcemy coś później zmodyfikować oraz co nas interesuje, tutaj u góry możemy podzielić się tą naszą lekcją, prezentacją z innymi nauczycielami. Share with Teachers. Naciskamy, klikamy w Share with Teachers i zobaczcie, że przenosimy się do okienka, w którym możemy naszą prezentację wysłać maile, możemy szybko udostępnić w mediach społecznościowych, możemy pobrać link, i tutaj nam się wyświetlają dwa rodzaje linków. Uwaga, pierwszy to jest tylko do podglądu. Co to znaczy, jeżeli ten link skopiujemy i poddamy innym do podglądu, to wówczas oni będą mogli podejrzeć całą naszą lekcję, będą mogli wziąć w niej udział, ale ich efekty nie lądują u nas w raportach. To znaczy, my nie możemy zbierać tych odpowiedzi nigdzie, bo jest to wersja podglądu. Oprócz tego możemy pobrać link edytowalny, to znaczy, że jeśli inny nauczyciel ma konto na nierpodzie, to jeśli kliknie na ten link, to pojawi się pytanie, czy chcesz tą prezentację załadować do swojej biblioteki. I jeśli nauczyciel chciałby ją obejrzeć tą prezentację, chciałby coś w niej edytować. To wówczas, jeśli ma konto na Nierpodzie, może wcisnąć jest, czyli tak, i ta prezentacja, ta lekcja, którą my udostępniamy, pojawi się w jego bibliotece. Oczywiście jej kopia. Także to stąd pobieracie, i wy decydujecie, co chcecie zrobić. Czy chcecie dać tylko do podglądu i wówczas nauczyciel ogląda tylko, ewentualnie może skorzystać na lekcji online udostępniając ekran, albo na przykład mogą sobie uczniowie przećwiczyć, ale bez tej opcji, że ich wyniki gdzieś tam lądują, albo dajecie właśnie taki do edycji, dzięki czemu nauczyciele mogą po prostu remiksować, inspirować się, możemy dzielić się i tworzyć wspólne, e, wspólne zasoby. Oprócz tego mamy możliwość e, pobrania kodu MPET, i osadzenia takiej prezentacji na stronie. Więc to są wszystkie fajne funkcje, o których warto wiedzieć.